Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jest to dla mnie taki szczególny moment, ponieważ ja całe życie zawodowe zajmuję się telekomunikacją, ale w takim ujęciu technicznym, technologicznym, regulacyjnym. I właściwie po powrocie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zeszłym roku pierwszy raz zderzyłem się w ogóle z zupełnie innym obszarem działalności. My to nazywamy trochę CSR-em, ale to jest tak naprawdę cały ten obszar social events i różnego rodzaju kampanii, które musimy organizować, ponieważ taki jest popyt ze strony rynku, taki jest popyt ze strony konsumenckiej. To pokazują zarówno badania konsumenckie, tutaj nawiążę też do wypowiedzi pani, to prawda, że to dzieci trzęsą portfelem w gospodarstwie domowym, my to już żeśmy zbadali w 2012 roku i teraz jak robimy wszystkie takie researche z agencjami badawczymi, badamy nie tylko dwójkę rodziców, ale także badamy dzieci w wieku od 13-15 roku życia, ponieważ one wyznaczają trendy. I te trendy wyznaczane są w różnych kierunkach. Już tak też nawiązując do kwestii takich personalnych doświadczeń, moja córka przyszła kilka tygodni temu, ma się 8 lat, przyszła i powiedziała, że chciałaby mieć telefon komórkowy, bo już koleżanki w klasie mają. Kilka lat temu przyszła i powiedziała, że chciałaby malować paznokcie, wtedy mogłem to już wyoutsourcować do mojej żony, tą decyzję. Natomiast tutaj pomyślałem, że wezmę to na siebie, nie jako regulator, ale z racji tego, że też takie kwestie ambicji, prawda, są zawsze w rodzinie i pomyślałem, że no tata ci jakoś pomoże przetrwać w tym trudnym procesie decyzyjnym. I miałem tyle samo, że tak powiem, szczęścia gdzieś tam w sercu, ile obaw w głowie związanych przede wszystkim z tym, co w pewnym momencie od razu mi się pojawiło, czyli ilość tych wszystkich skarg, ilość tych wszystkich problemów, z którymi codziennie spotykamy się w Departamencie Polityki Konsumenckiej i też z pewną niewiedzą, która jest wśród rodziców. Organizujemy mnóstwo kampanii. Właściwie do czerwca przeszkoliliśmy 23 tysiące dzieci w zakresie różnego rodzaju zagrożeń w sieci. Do końca roku myślę, że to będzie 40 tysięcy, ale zapisy już koło kwietnia mieliśmy do listopada, do grudnia. To pokazuje, jak potworny jest popyt ze strony szkół na to, żeby prowadzić akcje edukacyjne. Nie chodzi tylko o to, żeby przyjść i zrobić taką, można powiedzieć, łatwo dostępną, w cudzysłowie, pogadankę dla dzieci. Chodzi także o to, żeby uświadamiać rodziców. Jako administracja państwowa często spotykamy się z problemami także na szczeblu ministerialnym, na szczeblu rządowym. Jest mnóstwo dyskusji na temat tego, w jaki sposób powinny być monitorowane treści dostępne dla najmłodszych w internecie. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że sami mamy często problem, żeby rozstrzygnąć, co jest treścią dozwoloną, co nie, gdzie jest granica chociażby między erotyką a pornografią. Trudno oczekiwać od dziecka, żeby było w stanie to rozstrzygnąć samodzielnie i stąd tak naprawdę te procesy, które powinny być prowadzone, edukacyjne, powinny przede wszystkim trafiać nie tylko do dzieci, ale także do rodziców. W związku z tym też bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby zachęcać poprzez różnego rodzaju materiały i sposób ich prezentacji także dziecko do tego, żeby pokazało to w domu, kiedy wróci ze szkoły, kiedy wróci od nas z UKE, z kolejnego kodowania, z kolejnych gier i zabaw. Cieszę się, że państwo także wpisujecie się w ten nurt, bo to jest w pewnym sensie nurt, który idzie przez całą Unię Europejską. To w chwili obecnej nie są takie sztywne działania, które są gdzieś konkretnie zapisane w ramach wytycznych i innych dokumentów, na których opiera się chociażby działalność regulacyjna czy działalność też ministerialna, ale to jest ta wartość dodana, która, jeżeli zostawimy całe prawo z boku, ma też w pewnym sensie ogromny walor i to jest coś, co robimy dla siebie. Nie robimy tego dla żadnych KPI-ów, ale robimy to dla nas jako społeczeństwa i dla własnych dzieci. Ja dzisiaj przyszedłem tutaj do państwa, poza tym, żeby współotworzyć tą konferencję, taki ma przywilej stanowisko, które piastuję, także przede wszystkim po to, żeby zostać z państwem przed chwilą, posłuchać tego, o czym będziecie rozmawiali. Zarówno jako osoba, która w pewnym sensie uczestniczy w procesie decyzyjnym w branży telekomunikacyjnej, ale przede wszystkim także jako rodzic, żeby się też trochę podszkolić. I przede wszystkim wspólnie z moimi kolegami będzie dzisiaj Magda i Łukasz też będą prezentować nasz content i to, co chcielibyśmy dalej robić w urzędzie. Także, żeby państwa posłuchać, bo poza tym walorem
można powiedzieć, prezentacyjnym. Jest też cała perspektywa współpracy, nawiązywania różnego rodzaju relacji, także w kuluarach, co jest czasami niezwykle cenne i wartościowe z punktu widzenia dalszych decyzji, dalszych projektów, które się uruchamia w administracji państwowej i także w biznesie. Także dziękuję Państwu bardzo i życzę przede wszystkim tego, żebyśmy wszyscy stąd wyszli z ogromną satysfakcją.